Pokażę teraz, jak wykonać kropidło pałuckie. Najpierw może powiem i przedstawię, jakie trzeba zbierać zioła do wykonania kropidła, które muszą być wysuszone, później przechowane i przed przystąpieniem do wykonania kropidła trzeba je wszystkie zmoczyć, żeby się nam nie łamało. Zacznę od pierwszego, to jest wrotycz, dziurawiec, kocanka, krwawnik. No i na czubek potrzebna jest trzcina. Trzcinę zbieram koniec lipca, początek sierpnia, wtedy, kiedy ona dopiero kwitnie. Już taka, która przekwitnie, to jest pyli, to już nie jest zbyt ciekawie, dlatego że ten czubek taki jest rozczapieżony. A tutaj właśnie zaraz po przekwitnięciu, to jest właśnie koniec lipca, początek sierpnia, taka czarna trzcina jest najlepsza. Do tego również wykonuje się rożki, skrepy, kawałek patyka. W zależności od tego, jaki chcemy użyć, czy duże ma być kropidło, czy krótkie, to wtedy właśnie bierzemy sobie odpowiednią długość patyka, ścinamy. Nici do wiązania, będzie potrzebny również klej oraz zielona krepa. Ja zbierając właśnie wszystkie zioła, wiążę sobie w takie pęczki, suszę je, później przechowuję i przed przystąpieniem moczę. Rożki wykonujemy tak samo jak różę prawdziwą, czyli rolujemy sobie brzeg kawałka krepy, nie musi być on taki szeroki, żeby po prostu nam te rożki nie wyszły takie grube. Możemy sobie całość zwinąć, wtedy będziemy mieli więcej właśnie rożków. Ja tutaj pokażę właśnie, jak się wykonuje, jak się składa dany rożek. O, taki kawałek mi starczy. Tak samo jak róże, czyli od trójkąta. I składamy, skręcamy wałeczek, czyli ten rulonik pod rulonikiem. Delikatnie też właśnie marszcząc, ale tak nie bardzo, żeby on się nam właśnie składał w taki stożek. Czyli on już nam sam tutaj rośnie. I skręcamy, żeby nam się to nie rozwinęło. I też dłuższe lub krótsze, w zależności jakie chcemy. Do wykonania właśnie kropidła potrzebujemy 10 rożków. Zazwyczaj dwa kolory, można użyć więcej kolorów. Czyli ja tutaj mam rożki dwukolorowe. 5 różowych i 5 żółtych. To są tak. I teraz przystępujemy do wykonania najpierw czuba. Bierzemy sobie trzcinę. Mamy takie duże, żeby nie były takie długie te czubki, zrywamy po prostu sobie tą trzcinę. Układamy niżej. I w ten sposób tworzymy czub. Bierzemy patyk. Do tego tu właśnie głównie patyki, no oczywiście w styczniu, w lutym to jeszcze są one bez płatków, bez listków. I teraz najpierw sobie to okręcamy taką dosyć mocną nitką. Biorę sobie jeden rożek, przykręcam w ten sposób, że lewą ręką okręcam całość, a prawą ręką trzymam nitkę i dociskam właśnie do danego rożka. Drugi kolor przykładamy obok. Na samą górę potrzebujemy 4 rożki. Możemy oczywiście sobie tak kręcić, ale później jak już będzie nam ta palma, to kropidło rosło tutaj, to będzie problem, dlatego najlepiej od razu brać lewą rękę i okręcać dookoła, a prawą nitkę. Tak mamy przygotowany czubek. Teraz przygotuję sobie przykładowo krwawnik. Obcinam i z krwawnika obcinam sobie dane koszyki. Skracam jeszcze, dlatego że jak będą dłuższe końcówki, będzie nam ta palma rosła na grubość, na szerokość, będzie tak się nam rozrastała. A właśnie przygotując sobie takie krótsze kawałki,
nie będzie nam to właśnie się tak rozrastało na dole. I tak. To mam krwawnik. Teraz krwawnik bierzemy sobie po kilka sztuk, nie całe kubki od razu wiązać grubo, tylko po prostu cieńsze. I też okręcamy pod samym koszykiem. Możemy, mamy większy, możemy tak zrobić. I ciasno jeden obok drugiego. Też kolejność przykładanych, przywiązywanych ziół jest dowolna. Ja zaczęłam od krwawnika. Zazwyczaj robi się tak, że bierze się jasne, czyli krwawnik, później wrotycz, można potem kocankę. No i powinny być warstwy przyplatane mchem. No teraz sezon kleszczowy, więc ja na mech nie poszłam. I pokażę po prostu bez muchu. I tak, jedno. Drugim teraz troszkę niżej. Podkładamy pod to, co już jest zawinięte. I oczywiście musi to być przywiązane bardzo ciasno, żeby nam tam nie odstawały, bo jak weźmiemy sobie przykładowo taką część dużą, to nam będzie się rozłaziło, rozchodziło. A najlepiej mniejsze i wtedy te kropidło będzie zgrabniejsze. No jeszcze mam taką dziurkę, czyli wezmę, przykręcę to. No i teraz wezmę sobie przykładowo dziurawiec. Również na mniejsze, krótsze kawałki. Dziurawca kładziemy tylko po prostu jedną, delikatnie cienką warstwę. I tak samo przywiązujemy już tutaj pod krwawnikiem. I tak mamy warstwę cienką dziurawca. Teraz wezmę sobie kocankę. Kocankę również obcinam krócej. To jest jedno zioło, które najgorzej się układa na kropidle. I też. Nie biorę, tak jak już mówiłam, całości, tylko po prostu rozdzielam sobie na mniejsze i przykładam teraz pod dziurawcem i przywiązuję dalej nitką. Ciasno jedno obok drugiego. Kocankę trzeba tak ciasno, bo tak jak widać, ona jest taka zwisająca i jak się nie przyciśnie większej, mocniej, to
to tak będzie tam nieciekawie wyglądało również, ale przy takim ciasnym właśnie przywiązywaniu to jest w miarę równo. Można szersze lub węższe sobie układać te warstwy. Teraz troszkę niżej, drugą warstwę. Zawsze można docisnąć palcem, jak nam tutaj właśnie tak to jako kocanka do dołu się kieruje. Wszystko zależy od tego, czy jest dobrze związane i wtedy będzie się nam to wszystko dobrze trzymało. Jeszcze wezmę kawałeczek. Dziurę tutaj zapełnimy kocanku. I teraz przeszukuję sobie wrotycz. Wrotycz można sobie nazbierać przy rowach, on rośnie. Kocanka na polanach leśnych, dziurawiec również. Krwawnik na różnych trawnikach. Już nie kładę tutaj dziurawca, dlatego że brązowy z brązowym będzie się zlewać, dlatego biorę sobie bez dziurawca wrotycz. Takie właśnie koszyki wrotycza poskładane po dwa, lub jeżeli są w miarę takie średnie, to może być cały, ale dobrze rozłożony na całości. Też wrotycz trzeba zbierać właśnie w takim czasie, kiedy kwitnie, a nie już jak przekwitnie, jest brązowy, bo on później źle wygląda. Jak jest taki ładny żółty, to jest taki odpowiedni czas na zbieranie sobie wrotycza. Tak właśnie całe wakacje, okres od wiosny do lata, no. Wczesnej jesieni można spędzić na zbieraniu sobie, przygotowywaniu ziół. I teraz wezmę sobie przykładowo jeszcze jedną warstwę krwawnika, bo to już jest właśnie ciemny kolor. Do tego po tym damy biały.
też zawsze warstwa pod warstwą, żeby tak ciasno było, żeby nie było przerw między danymi warstwami. Tak jak widać, ja wysoko podwiązuję, bo jakbym niżej podwiązywała, to wszystko tak by po prostu zwisało nam tutaj. W zależności, tak jak powiedziałam, czy chcemy długą, czy krótką palmę, czyli te kropidło nasze, tak sobie po prostu kręcimy do końca patyka. Jeszcze dodam. I teraz wezmę sobie, no, ja taką krótką przykładowo zrobię i wezmę cienką warstwę dziurawca. I teraz na zakończenie, czyli kończąc kropidło, podkładamy sobie rożki też. I tutaj musi być 6 rożków. I też naprzemiennie kolorami. I teraz kończąc, po prostu sobie obwijam tylko nitką, podczepię pod wystającą trzcinę, obcinamy i tak samo smarujemy teraz klejem, do tego pasek krepy i przykrywamy tą naszą nitkę, która owijała te nam rożki na końcu. I cały patyk, czyli tworzymy tą dykę. I tutaj również podklejamy sobie. Jeżeli mamy za długo, to obcinamy. A jeżeli jest taki pasek, że starczy, to tylko wystarczy podkleić. I tak mamy kropidło pałuckie. Od matki.